Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam Was na kolejne newsy, tym razem styczniowe. Wiadomo, nowy rok, nowe gry i oczywiście nowe newsy. Zapraszam. War Hospital. Akcja War Hospital osadzona została w 1917 roku. W czasie przygody gracz wciela się w postać emerytowanego lekarza, majora Henry'ego Wella. W wyniku wybuchu I wojny światowej doktor zostaje przywrócony do służby. Trafia on na front francuski, gdzie musi poprowadzić szpital polowy. Prince of Persia – Zaginiona korona. Akcja toczy się w starożytnej Persji. Gracz wciela się w Sargona, jednego z tak zwanych nieśmiertelnych, czyli elitarnych wojowników Królewskiej Gwardii. Historia zaczyna się, gdy ochraniany przez nas książę Persji zostaje porwany i na nasze barki spada jego uratowanie. Nie będzie to łatwe, bo ślad księcia wjedzie na górę Kław, gdzie dochodzi do niewyjaśnialnych zjawisk na czele z zaburzeniami czasu. Gra jest dynamiczną platformówką 2,5D, co oznacza, że grafika wykonana została w 3D, ale rozgrywka odbywa się w dwóch wymiarach. Podczas zabawy eksplorujemy mapy, unikamy pułapek i zagrożeń, rozwiązujemy zagadki oraz walczymy z różnorodnymi wrogami. Kierowany przez nas bohater jest bardzo sprawny, dzięki czemu kluczową rolę w rozgrywce odgrywają różnorodne akrobacje, w tym bieganie po ścianach. Sargon dysponuje również mocą pozostawiania po sobie zamrożonego w czasie cienia, do którego można się przeteleportować i wykorzystać to jako taktyczne narzędzie do zachodzenia przeciwników w nietypowy sposób. Podczas rozgrywki możemy także kupować magiczne amulety, które zapewniają dostęp do różnorodnych nowych zdolności oraz ułatwień. W tych czasach ciemności, nadzieja jest jedynym, co trzymamy nas w walce. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? You're a killer. The Last of Us Part 2 Remastered. 5 lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszej części, Ellie jest członkinią społeczności zamieszkującej miasto Jackson w stanie Wyoming. Dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu dobrze radzi sobie w walce o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. Kiedy jednak upomina się o nią jej trudna przeszłość, bohaterka wkracza na drogę brutalnej zemsty, która wiąże jej losy z drugą protagonistką, czyli Abby, członkinią paramilitarnej organizacji WLF. The Last of Us Part 2 Remastered oferuje dodatkowe opcje obcowania z popularnym tytułem. Poza znaną fanom kampanią dla pojedynczego gracza, w dziele studia Naughty Dog pojawił się tryb No Return, który jest połączeniem arenowego survivalu z elementami roguelike. Biorąc w nim udział, wybierzemy postać z grona bohaterów, wyróżniających się cechami wpływającymi na taktykę walki. Przy każdym podejściu zmierzymy się z różnymi przeciwnikami oraz wydarzeniami, w zamian zyskując szansę na odblokowanie specjalnych nagród. Jest to o tyle utrudnienie, że jak zginiemy raz, zaczynamy naszą podróż od początku. Gra doczekała się też opcji, dzięki której w dowolnym momencie spróbujemy swoich sił w roli muzyka. Guitar Free Mode rozwija sekwencje do tej pory dostępne wyłącznie we fragmentach kampanii fabularnej The Last of Us Part 2. Howl. Gra zabiera nas w podróż do inspirowanego średniowieczem baśniowego świata, który mierzy się ze złowieszczą wyjącą plagą. Każdy, kto usłyszy przeklęty dźwięk, zamienia się w krwiożerczą bestię. Jedyną nadzieją na uratowanie ludzkości jest niesłysząca prorokini, odporna na działanie choroby. Bohaterka wyrusza w podróż, by odnaleźć remedium na plagę, a także poznać losy swojego brata. She reads the future. She plans ahead. Walking the path of prophets before her.
Like a Dragon Infinite Wealth. Akcja gry toczy się po wydarzeniach przedstawionych w siódmej części serii. I Himan Kazuga, czyli jej główny bohater, a także zasłużony dla cyklu Kazuma Kiryu, wplątują się w niej w łańcuch nieoczekiwanych wydarzeń, które popychają ich na ścieżkę iście szalonych przygód. Like a Dragon, Infinite Wealth. Tekken 8. Produkcję zbudowano na fundamentach wcześniejszych odsłon. Otrzymujemy zatem klasycznie zrealizowaną bijatykę, w której zabawa sprowadza się do toczenia pojedynków jeden na jednego. Mapy w grze są trójwymiarowe, ale sama rozgrywka odbywa się w dwóch wymiarach. Tekken 8 pozwala zarówno na samotną zabawę, jak i rywalizowanie przeciwko innym graczom. Opcja dla jednego gracza obejmuje czyste potyczki ze sztuczną inteligencją oraz rozbudowany tryb fabularny z bogatym scenariuszem i licznymi scenkami przerywnikowymi. Z kolei multiplayer pozwala na walkę z innym graczem na wspólnym ekranie lub przez internet. Jeszcze kilka informacji dla osób, które posiadają lub będą chciały w przyszłości zakupić abonament PlayStation Plus. Mianowicie mowa o 9 grach, które 16 stycznia nas opuszczą i nie będziemy mogli w nie już grać. Tak więc zaczynamy. It Takes Two to gra z pogranicza gatunków przygodowej gry akcji platformówek 3D, oferującą rozgrywkę wyłącznie w dwuosobowym trybie kooperacji, w której gracze przejmują kontrolę nad parą bohaterów, Kodim oraz Mei. Cody can now control time and reverse objects. And Mei can make a clone of herself to swap places. Actually, most of the levels in this game will have Mei and Cody using a new mechanic. So depending on what character you're playing as, you'll have a different experience. And instead of having collectibles and other shiny sh**, we made the world interactive and fun. We also have a huge amount of minigames spread out throughout the levels for Cody and Mei to find and to compete with each other. And lastly, with the Friends Pass, you only need to buy one copy of the game to play with your friends. Now, have a great trip and I hope you enjoy the game. I know you will. Boom! SnowRunner to kontynuacja zaawansowanego symulatora ciężarowych pojazdów terenowych od studia Saber Interactive. Devil May Cry 5. Kolejna odsłona słynnej serii slasherów opowiadająca o przygodach Dantego, pół człowieka, pół demona, który walczy z rozmaitymi stworami. Gra została osadzona po wydarzeniach z drugiej części cyklu i oferuje trzech grywalnych bohaterów. Poza Dantym to są Nero i tajemniczy V. Dante. Jet the Far Shore to przygodowa gra akcji w konwencji science fiction, która łączy eksplorację sporego, otwartego świata z mocno zarysowanym wątkiem fabularnym.
set within an intriguing new science fiction cosmos. Jet has had a long road. For a few years, there were only three of us. Since then, this vision has been sharpened and bolstered by an all-star squad. We hope you'll embark with us. Omno jest wzbogaconą o elementy platformówki grą przygodową. Zabiera nas w podróż do fantastycznej krainy, którą niegdyś zamieszkiwała potężna cywilizacja. Ów dziwny świat przemierzamy w skórze ludzika wyposażonego w magiczny kostur. Pillars of Eternity 2 Deadfire. Akcja toczy się kilka lat po wydarzeniach z jedynki i bezpośrednio ją kontynuuje. Uznany za martwego, Eotas, bóg światła i odrodzenia, powraca do życia i wciela się w gigantyczny posąg pogrzebany pod należącą do protagonisty, zwanego Widzącym, warownią. By spłacić dług i ocalić swą duszę, Widzący musi poszukać odpowiedzi na pytania, które mogą zaburzyć dotychczasową równowagę między światami bogów i śmiertelników. The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories. To platformówka wzbogacona elementami przygodowymi. Wcielamy się w kobietę znaną jako J.J. Macfield, która udaje się na tajemniczą wyspę w poszukiwaniu zaginionej przyjaciółki. Why try to step... Back 4 Blood to strzelanka z widokiem z pierwszej osoby, której wydarzenia osadzone zostaje w realiach apokaliptycznego świata zombie. Głównym celem rozgrywki jest oczyszczanie lokacji z zagrażającym bohaterom zarażonym i wypełnienie misji. Buckle up, buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Mitsurugi Kamui Hikae to pozycja japońskiego studia skierowana głównie do miłośników komiksów manga, w której w jednych z często pojawiających się motywów są licealistki władające bronią białą. To już wszystko, jeżeli chodzi o styczniowe newsy. Jeżeli taki materiał Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Odsyłam Was do poprzednich odcinków, jeżeli tagowych nie widzieliście. No i co? Do usłyszenia w lutym. Cześć!